jak wyjąć wkładkę zamka z drzwi Volkswagen Passat B5, Golf 4, Bora, podobne, Octavia. Wkład zamka demontujemy razem z tą częścią klamki. Do tego będą nam potrzebne Torx rozmiar 20. No i oraz oryginalny klucz. Nie musi być konkretnie z tej wkładki, ale byleby pasował otworem, żeby po prostu wszedł do zamka. Otwieramy drzwi w miejscu, gdzie mamy mniej więcej troszkę poniżej tego, tu trochę słońce za bardzo świeci, ale troszkę mniej, bo tylko osłonka już jej tutaj nie ma, ale tą osłonkę zdejmujemy i tutaj w tym otworze mamy śrubę na Torx 20. Śrubę tą po prostu odkręcamy do momentu, aż będzie, poczujemy, że już jest luźno. On nam luzuje wkładkę w całej, w tej podstawie klamki. Już ją mamy poluzowaną. Bierzemy klucz i jest uszkodzony, ale wykonując dość takie silniejsze ruchy, ona po prostu sama nam wyjdzie. To już jest rozpięte od klamki i wkładkę mamy wyjętą.